zamknijcie drzwi do kaplicy. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Gdzie ta chatka mchem obrosła, co mnie wychowała? Gdzie jabłonka ta wyniosła, co w ogrodzie stała? Nie znasz praw żywych? Nie obaczysz cudu. Miej serce i patrz. Serce. Ma pieśń całego życia. A gdy tak przemarzą dzieci na świat nieznany, smutno patrzą twarzą i bladym czołem przerażają odpowiedzią. Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy, a to siostra moja Ruzia. My teraz w raju latamy, tam nam lepiej niż tu mamy. Patrz, jakie główki w promieniu ubiór z jutrzenki światełka, a na obłym ramieniu jak motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dostatek. Co dzień to inna zabawka. Gdzie stąpim, wypływa trawka. Gdzie dotknię, rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy nas nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagodki? Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam nie potrzeba.
zbytkiem słodyczy na ziemi, jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Duszeczko? Czego chciałeś, macie obie. To ziarneczko, teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, nie chcecie jadła, napoju? Zostawcież nas w spokoju, widzicie pański krzyż? A kisz! A kisz! Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Ach, ciężka ręka boska. Jestem złego ducha mocy. Okropne cierpię męczarnie. Kiedy noc ziemię ogarnie, tam idę szukając nocy. Sprawiedliwe zrządzenie Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak, musisz dręczyć siebie wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Gdy nic tobie nie pomoże, idźże sobie precz! Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele. W górę dymy. W górę blaski. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Teraz wy, pośrednie duchy, coście u tego padołu ciemnoty i zawieruchy, żyłyście z ludźmi pospołu, lecz bez ludzkiej, żeście skazy, żyłyście nie nam, nie światu, lecz w wonne, splecione wianki na ścianie, wisząc wysoko, tak, wysoko o ziemianki. Wyszła, wyszła do ciała. Wyszła, wyszła dusza z ciała na zielonej łące stała. Stała, stała, zapłakała.
człowiekiem zielony badylek. Przede mną bieży baranek. Nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam: baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam za męścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Nigdy na ziemskiej nie skoczyła w łoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Dusze razem. Wszystkie i każdą z osobna. Ostatnim wołam rozkazem, dla was ta biesiada drobna. Garście maku, soczewicy rzucam w każdy róg kaplicy. Bierzcie, czego której braknie, która pragnie, która łaknie. Czas odemknąć drzwi kaplicy. Zapalcie lampy i świcy. Przeszła północ. Kogut pieje. Skończona straszna ofiara. Przodków. Uroczystość ta początkiem swoim sięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, huslar, guślarz, razem kapłan i poeta, gęślarz. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. W niektórych rejonach przodkom należało jednak zapewnić także możliwość wykąpania się. Na tę okoliczność przygotowano i ogrzania.
Ten ostatni warunek spełniano, rozpalając ogniska, których funkcja tłumaczana jest niegdyś niekiedy inaczej. Miały one oświetlać drogę wędrującym duszom, tak by nie zabłądziły i mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Pozostałości tego zwyczaju są współczesne znicze zapalone na grobach. Gdy światłe duchowieństwo i właściciele ziemscy usiłowali wykorzenić ten zwyczaj, tym nie w kaplicach lub pustych domach, niedaleko cmentarza. Zastawiało się tam pospolicie ucztę z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywoływało się dusze nieboszczyków. W ramach obrzędów dziadów przybywające na ten świat dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Podstawową formą obrzędową było karmienie i pojenie dusz, na przykład miodem, kaszą, jajkami, kutią i wódką, pod specjalnych uczt. Zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim w dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziękujemy bardzo, że Państwo zechcieli przybyć na nasz happening. Przykro nam, że jest tak mało miejsca, ale mam nadzieję, że chociaż cząstkę tego spektaklu Państwo widzieli. Ja tak szybko tylko powiem, kto jest, kto angażuje się w ten cały spektakl, czyli Stowarzyszenie Przez Pryzmat, Gminny Ośrodek Kultury Białej Podlaskiej i nasi przyjaciele w zasadzie, Boogie Town, Sokotuchy. I proszę Państwa, te dzieciaki, one nie są, one są przyjaciółmi naszymi, Pryzmatu, i te dzieciaki przyjeżdżają z różnych miejsc, bo i z Terespola, i z Konstantynowa, przyjeżdżają na próby, które są, są późno. Robimy to po to, żeby przeżyć z Wami właśnie taki wieczór, w którym przypominamy sobie po prostu, jak wyglądały obrzędy naszych przodków Słowian. Jest ciasno, ale to dobrze, że jest ciasno, że Was jest dużo. Serce się raduje, że warto. Co roku jest w innej miejscowości i chyba, jeżeli jest to blisko Białe, jest takie centrum, to tych osób jest więcej. Ja mam nadzieję, że za rok, jak zmienimy miejscowość, to też przyjedziecie. Będzie dalej. Będzie większa sala. Ale będzie większa sala, także naprawdę cieszymy się, że jesteście. Ja tu w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury dziękuję za współpracę, za zaufanie. Już jakaś ta nasza współpraca i Sobótka. I te dziady to już jest taka tradycja i tak, aby tak dalej i oby też z Państwem.